Dzień dobry, cześć wszystkim. Sobota, 10 września. Idę na grzybobranie. Pada deszcz, ale postanowiłem, że pójdę. Nie miałem czasu, nie mam czasu w tygodniu, żeby iść na takie większe grzybobranie, dlatego postanowiłem, że niezależnie od pogody, bo zapowiadali deszcz, ale powiedziałem, że niezależnie od pogody idę na grzyby. Ubrałem się tak, żeby mnie jakoś mocno nie dolało. Choć deszcz zaczyna padać coraz bardziej, ale cóż, dzisiaj mam cel, aby uzbierać trochę tych grzybów. Ostatnio podobno jest bardzo dużo grzybów, ludzie zbierają całe kofę grzybów, a więc no mam nadzieję, że mi też się uda coś dzisiaj ciekawego znaleźć. Wziąłem naprawdę duży kof i mam nadzieję, że uda się go dzisiaj zapełnić, ale zobaczymy. Ja wyruszam na grzybobranie, jeżeli coś będzie, to oczywiście dam wam znać. Nie wierzę, słuchajcie, dosłownie minutę wszedłem w taki tutaj brzozowy las, dosłownie minutę, tutaj już są pola, właśnie z tych pól chciałem tutaj wejść do lasu i chodzę, patrzę, jest dużo trójaków i nagle z daleka tutaj pod taką małą gałązeczką, pod takim małym drzewem wypatrzyłem pięknego prawdziwka, no niesamowite, czyli to jednak prawda, że są grzyby, no nie zapewniam jeszcze, ale no ledwo co wszedłem w las i już piękny prawdziwek, ja już tutaj nie przedłużam, ja go po prostu urywam. Wow, zakryję tutaj grzybnie. Wow, naprawdę piękny prawdziwek, wygląda na zdrowego, no niesamowite, naprawdę jestem po prostu w szoku. Wow, a więc jest pierwszy prawdziwek. Ja ruszam dalej w poszukiwaniu następnych takich pięknych grzybów. Jest, słuchajcie, kozak. Taki malutki, ale go wezmę. Fajny kozak. Już go tutaj wyrwę. Jest drugi, tutaj zeszłem trochę w dół i jest kolejny grzyb. Tutaj zakryję grzybnie, ale zostawię go, bo widziałem tutaj, obejrzałem się za siebie i widziałem tutaj jakiegoś też grzyba i chcę się tutaj upewnić, co to jest. Za chwilę sprawdzimy. A, to są niestety trujące grzyby. Ale tutaj niestety tef. Nic tutaj jeszcze nie widzę, jak się rozglądam, a więc jest ten kozak. A więc no cóż, no jest dobre, no jak na razie dwa grzyby, jeden prawdziwek, jeden kozak, a więc ja ruszam dalej w poszukiwaniu następnych grzybów. I jest, słuchajcie, kolejny kozak, znowu taki mały. Trochę pochodziłem, nic nie znalazłem, ale tutaj trochę wszedłem na taką drogę. I tutaj koło drogi taki piękny, mały kozak. Drugi, już dzisiaj kozak znaleziony. Tutaj zakryję grzybnie. Naprawdę bardzo fajny kozak. No naprawdę, jak na razie grzybobranie bardzo udane, pomimo tego, że znalazłem prawdziwka i dwa kozaki, tylko można powiedzieć, ale dużo nie chodzę, nie wchodzę teraz do lasu, chodzę raczej właśnie po takich brzozowych tutaj, takich małych laskach. No naprawdę dzisiaj grzybobranie zapowiada się bardzo ciekawie i bardzo udanie i mam nadzieję, że takie będzie, ruszamy dalej w drogę. Niesamowite, słuchajcie, parę kroków dalej. I to jest, no niesamowite, tu jest jeden kozak, tutaj go położę na ziem, tutaj jest drugi kozak, będę zaraz patrzył, tu wszystkie są oczywiście zdrowe, tu jest drugi kozak, zakryjemy grzybnie, drugi kozak, tu jest trzeci, naprawdę bardzo piękny. Bardzo piękny kolor one mają. Tutaj jest trzeci kozak. Proszę. I tutaj jeszcze jest jeden, ale wywalony. Nie wiem, czy go wezmę, choć nie wygląda na jakiegoś bardzo niezdrowego. I tu są dwa kolejne kozaki. I to są największe jak na razie dzisiaj. Tu jest jeden. Zakryjemy grzybnie. I tu jest drugi, również zakryjemy tutaj grzybnie. No to jest, słuchajcie, niesamowite. Zaraz sprawdzimy stan tego malutkiego kozaka przewalonego. Ja go tutaj nogą na pewno nie wziąłem, bo tu nie chodziłem. Zaraz sprawdzimy, chyba że tak urósł. No tak, właśnie urósł, tak zawijasowo sobie urósł. Naprawdę bardzo fajnie, czyli jest jeszcze jeden kozak. Będę się zaraz tu rozglądał, czy
Czy nie ma ich więcej? Wow, no niesamowite. Czyli jednak grzyby rosną, a ja tutaj nie przyszedłem. Jestem zawiedziony, ale teraz jestem szczęśliwy, bo postanowiłem tu przyjść i kolejny kozak. Niesamowite, naprawdę. Niesamowite, po prostu. O, ten ma grubą dość nogę. Zakrywamy grzybnie. Trochę śmieszny, tak sobie urósł. Tak śmiesznie sobie urósł. Szukamy dalej. Szukamy dalej, bo naprawdę tu jest jakieś ładne kozakowe miejsce. Widzę kolejnego kozaka. Niesamowite. Jeszcze jednego widzę kozaka. No niesamowite, naprawdę. Ten ma taki różowy kolor, tak jakby. Naprawdę, naprawdę fajny. Patrzcie się, taki różowawy trochę kolor, nie taki bardziej pomarańczowy. I widzę jeszcze jednego, i widzę jeszcze jednego. No niesamowite. Niesamowite. Tego będzie mi ciężko trochę zerwać. O, trochę, no ale jest. Zakrywamy grzybnie. Tutaj go połowę, żeby nie chodzić z nimi. Jest, niesamowite. Trzy jeszcze tu są. Jeszcze trzy, nie, jeszcze cztery. Widzę jeszcze jednego, jeszcze jednego. O kurde, no niesamowite. Jeszcze tu jest jeden skryty, no. Wow. No to jest coś niesamowitego. Nawet przestało padać trochę. Niesamowicie się dzisiaj ten dzień układa. Jest. Zakrywamy tutaj grzybnie. Przepraszam, jeżeli czasem zapominam grzybni zakrywać, ale będę starał się to robić. Czasem po prostu z wrażenia zapominam. Ściągnę tutaj liście z kapeluszów tych grzybów. I jest jeszcze jeden. Proszę bardzo, zakrywamy grzybnie. Jest jeszcze jeden. Proszę. I gdzie jeszcze widziałem jednego? Tutaj, dobrze. Dobrze, jest jeszcze jeden. I zakrywamy grzybnie. Dobra, tu widzę jeszcze jednego. Dobra, też go biorę. Tu ktoś może zawsze przejść. A jak ja znalazłem, to ja biorę. I gdzieś tu widziałem chyba jeszcze jednego takiego malutkiego. Ale jego już chyba nie biorę, bo jest naprawdę bardzo mały. No i teraz przenieś te wszystkie grzyby. A jeszcze tam są kolejne. No niesamowite. Zaraz tutaj jeszcze przejdę dalej. Wezmę te grzyby do koszyka i zrobię takie podsumowanie, ile w tym tutaj terenie. To jest naprawdę taki mały lasek. To jest dosłownie coś takiego tutaj i to się zaraz tu kończy. Tu są pola, tu już jest droga. Tam jest mój koszyk i to dosłownie tyle. To nie jest tak, że ja gdzieś wszedłem w jakieś lasy niesamowite. To po prostu, nie wiem, no same te grzyby, tak ja tutaj szedłem tutaj właśnie z góry. No i natrafiłem na taki piękny lasek. Pierwsze się zastanawiałem, czy iść tutaj, czy dać spokój. Jest kolejny kozak, niesamowite. Tym razem taki brązowy, ale to jest kozak. Jest drugi jeszcze. Zastanawiałem się, czy iść tutaj, czy dać sobie spokój, ale postanowiłem, idę. Poszedłem już na grzybobranie. No to pasuje coś do tego koszyka. Coś do tego koszyka, no wypada dać. No, włożyć, żeby coś uzbierać, bo dzisiaj naprawdę taką sobie wyprawę trochę zrobiłem. I widzę kolejnego kozaka. Ale czy on będzie dobry? Dobry chyba. Chociaż tutaj taki trochę... No nie, jego nie biorę raczej. Jego raczej nie biorę, nie wygląda mi na dobrego. Jego zostawiam. No, no i postanowiłem, że tutaj sobie wejdę. No i się nie zawiodłem, widzę kolejnego kozaka. Chociaż liczyłem też, że dzisiaj będzie taki wysyp, ale prawdziwków, bo ostatnio podobno ludzie znajdują naprawdę bardzo dużo prawdziwków, bo... Oj, nie mogę go zerwać. Oj, oj, oj. Ach, udało się. Kwaki Ewyn mi przeszkodziły. No bo tutaj słyszałem, wracając do tematu, że ludzie naprawdę znajdują dużo prawdziwków. Kolega jechał do domu i widział po prostu ludzi, którzy niosą kofę pełne prawdziwków. Ale kozaki ja też chętnie przyjmę.
bo kozaki są naprawdę bardzo dobre, bardzo fajne. Czyli tutaj w tym obrębie lasu, co teraz wszedłem, są trzy takie brązowe i jeden taki pomarańczowy. I już ten obręb lasu kończę, a więc raczej, no mówię raczej, nic już tutaj nie będzie. Ale za chwilę się przekonamy, czy aby na pewno, bo ja tutaj będę fukał, bo to jest coś niesamowitego, to nie są prawdziwki czasem, nie. A już myślałem, że to są prawdziwki, ale cóż, no. Chyba już dzisiaj, znaczy nie dzisiaj, ale na ten moment, chociaż jeszcze widzę jednego, się tutaj skrył. A ten to Tef kozak? Tef. Tef kozaki, wszystko kozaki. Teraz jak tutaj je wziąć? Oto pytanie. Koszyk zostawiłem, bo stwierdziłem, że bez sensu jest go tak daleko nosić, że tak tylko się przejdę. Ale cóż, no ale jednak. Jednak, o, jeszcze mi obiektyw zaparował, widzę to teraz, no niestety, przepraszam, za chwilę to wyczyszczę. A więc ja wezmę te wszystkie gwyby, chociaż jeszcze nie wszystkie, bo jeszcze tutaj widzę kolejnego kozaka. Ale tutaj już przyjdę po niego z koszykiem, bo nie mam już go jak wziąć, po prostu mam całą rękę zapełnioną, już ani jednego nie wepchnę. A więc ja wezmę te wszystkie kozaki i zrobimy podsumowanie z tego obrębu lasu, co udało się znaleźć, a więc do usłyszenia za chwilę. A więc podsumowując na chwilę obecną, co udało mi się znaleźć w tym lesie, to znaleźliśmy tyle kozaków, naprawdę niesamowite. Nie wiem, czy pominąłem coś, co wyrwałem, a zostawiłem, nie wiem, przeszedłem wszystko, chyba nic nie pominąłem. No niesamowite. Jeszcze tutaj w koszu są dwa kozaki i ten piękny prawdziwek. Niesamowite, no to jest coś niesamowitego. Wow, wow, wow i jeszcze raz wow, niesamowite. Ja słuchajcie, idę dalej, bo naprawdę dzisiaj szykuje się niesamowite grzybobranie. Jest, słuchajcie, kolejny piękny kozak. Poszedłem trochę dalej. Jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego grzybobrania. I jest kozak kolejny, ten jest naprawdę no rewelacyjny, bardzo mi się podoba. Zakryjemy tutaj grzybnie, piękny kozak. Bardzo fajny, podoba mi się. Nie wiem już, który to kozak, nie liczę. Ja dzisiaj nie mam siły do tego, żeby liczyć. Ale no niesamowite, niesamowite. Bardzo dużo kozaków, a więc ja ruszam dalej w poszukiwaniu następnych. A ja mam tutaj kolejnego prawdziwka, no niesamowite. Wow. Już miałem iść, niesamowite, wow, wow, wow. Prawdziwek albo kozak? Kozak, dobrze, kozak, oj, źle mi się tutaj niestety urwał. Źle mi się tutaj urwał, zakryjemy grzybnie. Kolejny kozak, wow. Ale ma taki kapelusz prawdziwka, więc już tutaj myślałem, że to prawdziwek. Jest kolejny Tef kozak. A już miałem kończyć i widzę jeszcze jednego, wow. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Wow, wow. Niesamowite, no. Znajdę jednego kozaka, to za chwilę widzę drugiego, potem widzę trzeciego, czwartego. O, tutaj jeszcze kolejny. Niesamowite, no niesamowite. Ja go tutaj zostawiam, bo i tak tutaj pójdę z koszykiem, bo tutaj jest droga. Ale kolejne dwa, trzy, cztery. Wow. Wow, wow, wow. No nie wierzę. Nie wiem, czy mam w to wierzyć, czy nie. Ale to jest niesamowite. To chyba nie jest sen. Jeden. Dwa. Trzy. I cztery. Zakrywamy grzybnie. Biorę je tutaj do ręki. Oj, muszę je trochę tutaj obrać. O. Ja widzę jeszcze jednego. Już tutaj po ciebie idę. Tutaj jest Tef jakiś, ale ten już raczej nie jest taki dobry. Chociaż za chwilę to sprawdzimy. Jest kolejny. I sprawdźmy tutaj tego kolegę. No niestety, nie nada się już. Niestety się już nie nada, bo jest po prostu już zgnity.
jest po prostu już zgnity, a więc nie biorę go, zostawiam go. To jest coś niesamowitego, naprawdę. Ja no nie mogę w to uwierzyć, naprawdę. Nie wiem. Powiedziałem sobie, że no wejdę tam, wejdę tutaj właśnie dzisiaj, że w te tereny pójdę, bo no bo po prostu mnie nie było dawno, bo po prostu tutaj no nie chodzę, a podobno właśnie tutaj ludzie zbierają grzyby, jest ich naprawdę bardzo dużo. Biorę tutaj kos. No i postanowiłem, że pójdę. No najpierw wstaję rano i słyszę, jak pada deszcz, czyli jestem cały wkuwony, bo sobie mówię, no kurde, znów nie uda się nigdzie w weekend wyjść. Ale padało, ale poszedłem, zacisnąłem zęby, teraz trochę przestało padać, ale i tak jeszcze będzie padać i to jeszcze mocniej, tak mi się wydaje. Ale no, poszedłem i znalazłem. A to dopiero, mam nadzieję, początek pięknego grzybobrania, a więc ja idę dalej w poszukiwaniu następnych grzybów. Niesamowite, po drodze znalazłem jeszcze parę kozaków, chyba 4 albo 3, ale już postanowiłem, że nie będę nagrywał, ale tutaj wszedłem i naprawdę tak je zobaczyłem. Wow, no to jest coś niesamowitego po prostu. W taki ciemniejszy las wszedłem. Dwa kolejne piękne kozaki. I tam jest jeszcze jeden, ale zaraz tutaj po niego trochę inaczej dojdę. Bo po prostu inaczej nie dam rady. Chyba we... Dobra, widzę go, ale jak się tu po niego dostać? Dobra, mam go. Mam go. O, jest. Jest piękny. Rewelacyjne. Kolejne piękne, rewelacyjne 3 kozaki. To jest niesamowite. Naprawdę to jest po prostu niemożliwe. A więc ja idę dalej w poszukiwaniu kolejnych grzybów. I są kolejne kozaki. Po drodze jeszcze znalazłem parę, dość parę. Ale już postanowiłem, że nie będę nagrywał, ale gdy zobaczyłem tą rodzinkę kozaków, to postanowiłem, że nagram. Niesamowite, naprawdę dzisiaj tych kozaków jest bardzo, ale to bardzo dużo. A więc pierwszy. I najlepsze jest to, że wszystkie są zdrowe, naprawdę. One są naprawdę bielutkie, a więc no niesamowite. 3 kozaki, zakryjemy tutaj grzybnie. I są 3 kozaki, a więc no to jest coś niesamowitego. Trochę zaczyna mocniej padać, ale no nie pada jak na razie bardzo mocno, ale no. Dla mnie dzisiaj pogoda jak na razie nie jest trafna. A więc ja idę dalej w poszukiwaniu kolejnych grzybów. Nie no, nie wierzę, to jest niesamowite, jaki piękny kozak. To jest niesamowite, pozbierałem jeszcze parę kozaków. Nie nagrywałem już tego i jest kolejny, ale gigant. No to jest zdecydowanie największy dzisiaj kozak, zakrywamy grzybnie. Tutaj jest drugi, nie mógł być tutaj sam. Drugi kozak, trochę mi się kapelusz urwał, ale trudno. Drugi, chyba trzeci, o ile się nie mylę, a jednak się mylę. Trzeci, gdzieś tu widziałem chyba jeszcze czwartego, ale... Nie widzę. Nie widzę go. Ha, to ciekawe. Nie widzę tutaj tego trzeciego kozaka. Ale no i tak, no to jest coś niesamowitego. Żeby mi na te nagrania starczyło pamięci w aparacie. Jak nie, to będę nagrywał telefonem. Ale cóż, ja idę dalej w poszukiwaniu kolejnych. Nie no, nie wierzę. To jest po prostu no niesamowite, naprawdę. Naprawdę, znalazłem jeszcze oprócz tego sporo kozaków, naprawdę, tutaj one wszystkie są w kofu. No postanowiłem, że nie będę nagrywał tego wszystkiego, bo to by było trochę bez sensu, no bo bym musiał ciągle praktycznie wyciągać aparat. I piękny, no to jest niesamowite. No to jest jeszcze zdrowy, ja pierdzielę, naprawdę niesamowite. Idę tam jeszcze, bo widziałem jeszcze jednego. Widziałem jeszcze jednego, i tu jeszcze dwa, ale tego małego zostawię. Chociaż jak się tak już zerwały, to niech tak zostanie. Wow, wow, jeszcze raz wow, no niesamowite. Niesamowite, ja nie wierzę, naprawdę, ja w to po prostu nie wierzę. To jest, no najlepsze grzybobranie w tym roku i tego... I tego nie zawaham się powiedzieć, niesamowite, ja ruszam dalej w drogę. Nie no, to jest, słuchajcie, niesamowite. No niesamowite.
Ale dzisiaj wysyp kozaków, no to jest niesamowite, ja mam prawie cały kow tych kozaków. Ja cię kręcę, naprawdę niesamowite. Pierwszy. Drugi. Uho! Trzeci. Czwarty. O! Piąty. Szósty. I to nie wszystko. Siódmy. Ten to nie jest dobry grzyb. Ten też. I czy gdzieś, bo widziałem tu jeszcze jednego. Nie dam się oszukać. Gdzieś tu widziałem jeszcze coś czerwonego. O, właśnie. I chyba ósmy. Zapomniałem. I ósmy. Nie wierzę, nie, no to jest coś niesamowitego, naprawdę. Ja jeszcze widzę jednego, takiego mniejszego, ale gdzie on jest? Tutaj. I dziewiąty. To jest 9 kozaków w jednym miejscu, no. Nie, tam jest właśnie ten, to jest 10. Z 10 kozaków. Teraz go zauważyłem, a właśnie wiedziałem, że coś ominąłem. I to jest kozak numer 10. 10 kozaków w jednym miejscu. No może nie dosłownie w jednym miejscu, ale no w takim jednym tu obszarze małym. Niesamowite, naprawdę. Jeszcze jest 11. Nie, no to jest już niesamowite, naprawdę. Naprawdę, no ja nie wierzę w to, co tu się dzieje, naprawdę niesamowite grzybobranie. Ja ruszam dalej w poszukiwaniu kolejnych grzybów. Mam nadzieję, że mi starczy miejsca w koszyku. Ja już się wracam do domu, rozpadał się deszcz. Zaczęło mocno lać, także chwilę sobie tutaj odpoczywam. To jest niesamowite, słuchajcie, nie nagrywałem po prostu nie nagrywałem tego całego grzybobrania, bo było tyle tych grzybów, że po prostu nie dało się inaczej. To po prostu musiałbym ciągle nagrywać, a to bez sensu ciągle nagrywać, ciągle włączać nagrywanie. Kolega znalazł również cały kosz grzybów i jeszcze trochę więcej. Ja też mam cały kosz grzybów, nie wszystkie to prawdziwki, ale... Tutaj to jest niesamowite po prostu, to jest niesamowite. I tutaj jeszcze wszedłem trochę w ten las i znalazłem takiego pięknego prawdziwka. No to jest niesamowite, naprawdę. Ja jestem w szoku, to moje najlepsze grzybobranie w życiu i to zdecydowanie. To jest, nigdy w życiu nie znalazłem pełnego kosza grzybów. Nie wiem, jak ja to doniosę do domu, już mi się tutaj kof rozwala trochę, a więc nie wiem, jak ja to doniosę, ale jakoś doniosę, nie mam już daleko. To jest po prostu coś niesamowitego. To jest po prostu najlepsze grzybobranie w życiu. Niesamowite. No naprawdę jestem w szoku. Jestem po prostu w wielkim, ale to wielkim szoku. To jest niesamowite. To jest wręcz to niemożliwe. A więc ja będę kończyć już ten odcinek z grzybobrania. A więc na pewno jeszcze jakiś film z grzybobrania się pojawi, mam nadzieję. Także ja wam dziękuję bardzo za oglądanie i trzymajcie się i życzę miłych wypadów do lasu, jak najwięcej grzybów podczas zbierania, podczas grzybobrania i życzę wam wszystkim po prostu miłej soboty czy miłej niedzieli, nie wiem kiedy to dodam, jeszcze chyba w sobotę, ale no po prostu życzę wszystkim jak najlepszych wypadów do lasu, a więc trzymajcie się i cześć!